Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny. Zaraz Wam przedstawię, co w zasadzie Wam to kupiłam i chcę pokazać. Więc przygotowuję się do nagrania, ale to światło jest tragedia. No ale zostańcie ze mną, zaraz coś będzie fajnie. Witam Was bardzo spontanicznie dzisiaj, bo dostałam paczkę z Selfridges w końcu z nowościami tutaj Chanel No. 5, a mianowicie z taką specjalną kolekcją, która jest limitowana, jest dostępna tylko w kilku tutaj miejscach na kuli ziemskiej. I słuchajcie, była tu lansowana wcześniej, dostałam zaproszenie, żeby tu odwiedzić butik Chanel, nie udało mi się. Zresztą powiem Wam, że pierwotnie nie byłam zainteresowana tą odsłoną, mówię, a to kolejny jakiś event taki przyciągający klientów i stwierdziłam, że ja nigdy nie byłam zwolenniczką Number 5, więc nie pójdę. Ale później, jak dostałam kolejne zaproszenie, tym razem w Selfridges, a nie chciało mi się iść, trochę żałuję, bo były gifty, no ale jak widziałam, jakie gifty, to niekoniecznie muszę je mieć, więc słuchajcie, coś zakupiłam. Zostańcie ze mną, zaraz Wam odkryję, co zakupiłam. Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Tak jak było w intro, słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony danemu Chanel No. 5 i Chanel No. 5 Factory, bo to jest specjalny taki event dla tych, co kochają Chanel. Witam wszystkich moich nowych subskrybentów, którzy dzisiaj zajrzeli, i tych starych. Serdecznie Was zapraszam. Dzisiejszy odcinek, tak jak powiedziałam, jest to odcinek poświęcony Chanel No. 5. Ja Wam zaraz odkryję, co ja kupiłam. Słuchajcie, tutaj sobie trochę przytoczyłam parę faktów. Dlaczego oni ten event stworzyli? Ano, stworzyli, bo jest 100 lat. Tutaj celebrują 100 lat, odkąd Chanel No. 5 zostało wydane. Słuchajcie, więc żeby jakby tak podkręcić tą rocznicę, stwierdzili, że stworzą taki factory, taką fabrykę, gdzie możecie wejść na stronę Chanel i zobaczyć, jak oni niby produkują te wszystkie rzeczy. Mi to przypomina, słuchajcie, trochę Charlie Fabryka Czekolady, z tym, że tutaj są produkty pielęgnacyjne. Tak, nie tylko perfumy, ale pielęgnacyjne produkty. I słuchajcie, oni wydali 17 limitowanych takich staples, czyli takich specjalnych propozycji w innych opakowaniach, które generalnie możecie później użyć też. Część jest kartonowych, część jest takiej z puszki. Ja żałuję, że nie kupiłam jednej rzeczy, która jest puszką w tle. No ale jak chcecie więcej poczytać, nie chcę Was tu zanudzać, to oczywiście sięgnijcie do Google'a i tam wygooglujcie sobie. Słuchajcie, ja Wam tylko powiem tak. Wśród tutaj specjalnej edycji Perfume No. 5 i tej Laol No. 5, którą ja osobiście bardzo lubię, były tutaj w takich specjalnych, pięknych opakowaniach, słuchajcie, żel pod prysznic, takie specjalne 20-mililitrowe balsamy, no i nawet taki żel z takimi drobinkami oraz tutaj takie kostki, tabletki, brakowało mi słowa, tabletki do, słuchajcie, kąpieli. Ja żałuję, że ich nie kupuję. Kupiłam, ale pokażę Wam, co ja udało, bo ta kolekcja, i tu warto Wam powiedzieć, została szybko rozkupiona. Tak jak mówię, ja dostałam zaproszenie do butiku, nie poszłam, to było 29 czerwca, nie chciałam iść, stwierdziłam, że nie będę stać w tej kolejce, ale trochę żałowałam. Później dostałam zaproszenie do Selfridges, notabene, kto lubi Selfridges, dostawał również. Nie poszłam tam, ale kupiłam szybko online. Te produkty ginęły, słuchajcie, z prędkością naprawdę, po prostu wiatru. One ginęły szybko, zwłaszcza butelka taka, która kosztowała dość dużo, bo chyba 60 funtów butelka taka, żeby po prostu sobie nalać zawartość swojej wody, czy włożyć cytrynę, miętę i mieć coś takiego, że tak powiem, nad pod orędziu. Ja sobie darowałam, ale ona jest wyprzedana, tabletki były wyprzedawane, tak samo perfumy, niektóre też szybko były wyprzedane, później doszły jeszcze na stronie, gdzie można dostać, pewnie może Harrods też ma, więc mówię, tu w Londynie dość stanęli na wysokości zadania i wydaje mi się, że większość butików mieli
spory asortyment. Oczywiście to w butikach było tylko za zaproszeniem, z tego co ja wiem. No ale nie przedłużając, pokażę Wam, co ja właśnie dostałam. Ja tu mam pudełeczkę suficie z jednym, ja zamówiłam, w związku z tym, że tak się szybko rozkupowały te rzeczy, to ja zamówiłam w dwóch paczkach. Jestem rozgoryczona, że nie było ładnie popakowane, słuchajcie, tak jak to było w butiku, czy na przykład na miejscu, no ale cóż. Tak, to jest kupowanie online, za to było właśnie w takiej torebusi Selfridges. A na coś będę miała na buty. No i słuchajcie, pierwszą rzecz, którą kupiłam, bo one, słuchajcie, jak widziałam u dziewczynach, u dziewczyn właśnie w Ameryki, nawet w Anglii, to one miały wypakowane w te torebki polepione i nawet czasem dodawane były gifty, ale te gifty nie tak bardzo nie rajcowały jednak, bo to był jakiś cotton pads, czy na przykład takie świeczki na tort. I to jest pierwsza rzecz, którą kupiłam. Limitowana number 5 Laou Chanel. Taka, to jest purse spray, czyli taki, który możemy mieć w torebce. Słuchajcie, 7 ml tyle. Ja stwierdziłam, że kupię Laou, bo mi się ta Laou podobała. Do tego później można dokupić refill i widziałam, że takie refill były tam dostępne też od bodaj. O, odkręcam sobie. No i słuchajcie, ja muszę sobie psiknąć. No przepiękny zapach, ja bardzo lubię number 5, ale w wersji Laou. On jest rzeźszy, nie jest taki właśnie babcino-pudrowy, aczkolwiek uważam, że do zapachu number 5 trzeba dorosnąć, bo on jest bardzo, bardzo specyficzny. Słuchajcie, no i nie każdemu oczywiście zawsze będzie się podobał, ale ta wersja Laou na pewno Wam pokażę w którymś tutaj odcinku, co ja o niej sądzę. Ja sobie właśnie ją schowam z powrotem, także ona będzie ze mną, ale druga rzecz, którą Wam szybciutko tu pokażę, jest tej torebce. Tak jak mówię, żałuję, że nie kupiłam tych bath tablets, ale kupiłam coś innego, co uważam, że bardziej wykorzystam w takim pudełeczku. Ta-dam! Wygląda jak, słuchajcie, pudełko do farby, ale słuchajcie, jak otworzycie tutaj, sobie zaraz zebrę, mi się uda. Słuchajcie, coś stało się z moim paznokciem. W końcu po roku czasu zrobiłam sobie szelak, ale fajnie się otwiera i po prostu jak byłam nad morzem, to ten kolor gdzieś wypłowiał, jakiś dziwny się zrobił, no ale może to ekspozycja. I słuchajcie, no wracając tutaj, tu 20 takich małych żeli pod prysznic albo do kąpieli number 5. To jest fajne, jak wyjeżdżacie, bo sobie po prostu odcinacie, wlewacie i albo bierzecie tylko ile chcecie. Tak to wygląda, słuchajcie. Ale pachnie tym number 5, słuchajcie. No ale to jest tekturowe. Dziewczyny się wydały, a tekturowe to my nie chcemy. Te bath tablet, czyli te tabletki do kąpieli, one były w takim fajniejszym opakowaniu. Może jeszcze sobie dokupię, ale zobaczę. Ale ja zamierzam właśnie użyć to pudełeczko też na moją toaletkę, bo mi się strasznie podobało. A to nie jest farba, to po prostu takie z factory number 5, takie taka kreacja tutaj, żeby uczcić. Ja słyszałam gdzieś, ale nie chcę Was wprowadzić w błąd, ale gdzieś tam oglądając te filmy też czytałam, że po prostu pierwotnie, kiedy Coco Chanel właśnie tworzyła number 5 i w ogóle ona marzyła o takich minimalistycznych opakowaniach i stąd ta factory number 5 i te dziwne plastikowe te opakowania i też tutaj takie pudełko do farby. I kolor taki, ale ja Wam tu postaram się wstawić w rogu może zdjęcia i z tej kolekcji zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli nie, to też zostawię link i możecie wejść i zobaczyć. Jestem ciekawa, czy Wam się podobają, czy byście kupiły w ogóle. Na pewno w Polsce to też jest, słuchajcie, mnie osobiście podoba się. Uważam, że ceny są trochę zawyżone, mimo że to miało być dla nie taki towar luksusowy, ale dla mimo limitowanki, ale dla takich ludzi, kto nie chcą dużo spędzić, ale ja uważam, że to 56 nawet za to pudełeczko do farby z tymi płynami do kąpieli jest dość drogie i tak samo widziałam, to butelka 56 czy 60 funtów za butelkę taką, żeby nalać sobie wodę do picia, to jest dość duży wydatek, ale powiedzcie mi, co Wy o tym myślicie. Czy może kupiłyście, albo nastawiałyście się, żeby kupić coś z tej kolekcji. I dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek,
Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania i komentarzy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że tak jak ja nie możecie się doczekać i zostaniecie ze mną. Pa, pa!